Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy dzień zaczynamy troszeczkę nietypowo. Ta część drużyny, która zagra z Rygą, ma poranny trening. Natomiast piłkarze, którzy grali wczoraj, zostali zaproszeni do polskiego pawilonu na Expo 2020 w Dubaju. Thank you. For Poland? Not yet. It's coming. But I didn't know it was the caviar country, you know? It's new for me. Thought it was Russia. Patryk, a grałeś? Słucham? Grałeś Cyberpunka? Nie grałem. Nie, ale kupiłem dla taty. Ale nie wiem, czy grał. A czyli to jest taki bardziej gamingowy? Nie, ja też jestem, ale nie grałem akurat w Cyberpunka. Ale słyszałem o premierze i tak dalej, że dużo było kontrowersji wokół niej, że była nieudana, więc teraz już jest gra dużo bardziej poprawiona. A jaka jest twoja ulubiona? Opowiedz kibicą? Moja Football Manager albo FIFA. I czyli kogo standard. Kogo prowadzi Football Managerze? No, możesz się domyślić. Legii prowadzisz? No, tak. Teraz właśnie niedawno zacząłem grać, bo dostałem pod choinkę, także... I co, wystawiasz siebie w składzie? No pierwszy transfer, jaki zrobiłem, to siebie. Żeby było realistycznie. Panie komisarzu, ja może zapytam, jaka jest idea w ogóle tego polskiego pawilonu i jak to się stało, że Legia tutaj znalazła się? Idea polskiego pawilonu jest zbudowanie wizerunku Polski w najlepszy możliwy sposób. Pokazywanie nie tylko kultury, nie tylko piękna polskiej natury, przyrody, nie tylko naszego kraju od tego kąta turystycznego, ale również od tego, co w Polsce najlepsze. Jednym z najlepszych naszych atutów jest wspaniała waleczność i zażyłość, z jaką traktujemy sport. Więc tym czasem spotykamy się właśnie z Legią, naszym klubem sportowym, który jest jednym z tych, który jest bardzo dobrze znany i rozpoznawany na świecie. I z wielką przyjemnością gościmy Państwa tym razem w polskim pawilonie. Okej, to wizytę na Expo mamy już za sobą i myślę, że śmiało możemy przenosić się na boisko. Sparingami to w ogóle jakoś może robić sobie analizę tych rywali, czy to jest bardziej taka gra, że tak powiem, dowolna? A raczej dowolna. Gdzieś tam wiesz, nie ma tak, że się spinamy nie wiadomo jak, ale to nie jest też tak, że nie dajemy z siebie maksa, nie? Zawsze się gra, żeby wygrać. Ale aż takiej analizy jak tak na takie mecze już bardziej stawkowe, to... Nie wiem, no wiesz, to też tak uczy takiego, nie żeby przewidywać, co mogą zrobić, tylko właśnie, żeby reagować bardziej na to, co się może wydarzyć, jak nie wiesz, co się wydarzy, nie? Jak już się rozgrzaliśmy, no to możemy ruszać na pierwszą połowę. Pierwsza połowa przyniosła nam jedną bramkę, także teraz sprawdzimy, ile uda nam się wyłuskać z drugiej. Brawo, skiba, fajnie, brawo!
masz coś z ojca jednak w sobie, co? Typowa. I pozdrawiamy Żabsona z drugiej klasy. Żabson, to ziomal. Musisz to wstawić, bo obiecałem, że wstawię i że powiem. Pozdrawiania dla Żabsona. To z Łukowa? Taki ziomal, nie, z Lublina. Taki ziomal. Także z drugiej połowy uzyskaliśmy jeszcze jedną bramkę. Teraz ruszamy do hotelu. No i pokażemy wam, jak po takim meczu i po takim obozie właściwie regenerują się nasi zawodnicy. Bo że jak teraz cię kończą, bo dwa sparingi macie szczególnie dużo roboty, różni się jakoś ta wasza praca? Nie. Jest kolejny dzień obozowy po prostu. Gdzie sobie pracujemy z zawodnikami do późnej nocy. Tak, żeby ich postawić na nogi, żeby tak naprawdę byli do dyspozycji na następny dzień. Czyli wy wstajecie najwcześniej, kładziecie najpóźniej? Nie ma chyba w tym dużo przesady. Myślę, że nie. Jakiś twój obozowy rekord z tego zgrupowania? Nie. Znaczy, szczęśliwi czasu nie liczą. Okej, a nad czym pracujesz teraz z Matuszem? Troszkę łopatka, trochę przejście pierwszowolęciowe, czyli jakieś tam ograniczenie wynikające też z przeciągu. Próbujemy to naprawić tak, żeby Maty miał komfort na co dzień i na treningu, prawda, Mateusz? Dokładnie tak. Ty zacząłeś dużą zmianę przed i po wizycie? No, jeszcze nie jest jaką, musisz się przejść. No, jakby cię coś bolało, to musisz ten fizjo się przejść. To będzie przypadł strzelec bramki. No właśnie, ja w ogóle nie chciałem poruszać tego tematu. 3 godziny temu strzelił bramkę, już leży na stole. To jest w ogóle skandal. No dobrze mu się widocznie zrobiło, tak jak dając dokładnie, dokładnie tak. A powiedz, co miałeś na nodze? Tejpy miałem dobrze założone, bo nie bolało, to znaczy, że było dobrze. A wykonywał właśnie tutaj ten oto fizjoterapeuta nasz znakomity. Zero ustawki. Różni się twoja praca nad poszczególnymi partiami ciała, poszczególnymi partiami mięśni, jeżeli chodzi o pozycję zawodników, że trochę inaczej się pracuje z obrońcą, trochę inaczej z zapasnikiem, czy to nie ma do czynienia? Wiesz co, nie do końca, wiesz, no, trzeba postrzegać organizm jako całość tak naprawdę. Wiadomo, że pozycja troszeczkę będzie ci warunkować może rodzaj urazów, może troszeczkę poszczególne parametry, które będą bardziej rozwinięte u danego zawodnika, ale i możliwość przeciążania do danych struktur, ale tak naprawdę organizm trzeba postrzegać jako całość i podobnie będzie się pracowało z całym ciałem zawodnika bez względu tak naprawdę na pozycję. To dzisiaj z Rosji co robimy? Rosja jest tak naprawdę pod frekwencją schału skokowego już jakiś czas. Troszkę działałem profilaktycznie pod kątem tego, żeby tam nic nam nie wracało i pod kątem tego, że mógł strzelić takie bramki jak dzisiaj. Było akurat. Na swoje nogę też trzeba iść dołożyć, tak? No, trzeba, wiesz, nie tacy nie trafiali na pusto. Czy Przemek z Lindsayem, jak działasz? Lindsay czuje po meczu troszeczkę czworogłowy uda i rozluźniamy, żeby był jutro na trening. Ale nic groźnego. A w miarę tego jak wraca na boisko, to w porównaniu do tego, kiedy przygotował się dopiero do tego, to są duże różnice, jeżeli chodzi o pracę fizjoterapeutów? No teraz jest większe natężenie treningowe, więc częściej się po prostu pojawia u nas. Ale myślę, że już jest gotowy na 100% na rundę wiosennej. Jak często zawodnicy wpadają do was na stół? To jest kwestia codziennie, co dwa dni? To już jest kwestia indywidualna, jak się umówimy z zawodnikiem i w zależności od potrzeb. Jak ktoś potrzebuje, to codziennie, jak... No na pewno macie to wesoło w każdym razie. Tak jest. Może pójść tego księdza. Jeszcze brakuje dietetyka naszego, żeby tutaj... Myślę, że trzeba go zawołać, nie? No tak, właśnie wpadliśmy do was z wizytą. Zobaczcie, jak pracujecie. Jak, robota idzie dobrze? No to ja się mogę zapytać, jak robota idzie. Widzę, zawsze. Że jest wesoło na pewno. Zawsze jest. To jest zawsze najbardziej wesołe miejsce chyba w całym ośrodku i hotelu. To na pewno tutaj zawsze. Czyli takie serce zgrupowane. Fizjoterapeuci wiedzą o piłkarzy tyle, ile taksówkarze o swoich klientach zawsze się śmieją.
najbardziej wycięty zawodnik. Znaczy polski, nie wycięty, ale... Polski Cristiano Ronaldo. Słuchaj, kiedy mogę, bo ja dzisiaj strzelił bramkę, to okej, może. Nie chciał tak, ale strzelił. Ale bramka? Bramka jest bramka. Mogę być kiedy? Luki i ja. Kapitan? Kapitan? A później? Później ty. Później Fusają. Nie, lecz. W siebie musimy inwestować. We mnie już szczegnie bardzo. Każdego trzeba inwestować. Nie napinę. Sama, o co chodzi z tą Aleksą? Znaczy wiem, że jest w pokojach, ale to jest jakaś głębsza historia z tego, co rozumiem. Nie, nie jest głębsza, po prostu Filip lubi jej używać. Na parę sposobów jej używa, jeżeli chodzi o muzykę, o pogodę, o wszystko. Masz pokaz. Oj, przecież Aleksa volume up. Uaktywni ją. Tak jak ciche dni ma. Macie. Yeah, baby, that's poppin'. Słuchaj, widzę, że dobrze to zgrupowanie się kończy. Bardzo... Dobrze się kończy? No, jak tak znaczy. Ja się z Aleksą bardzo zżyłem. Śpimy razem. Kładę sobie na poduszkę. To wszystko, nic więcej się nie dzieje. No jednak nie kłamał doktor, macie tutaj rzeczywiście wesoło. Mamy. Jakbyśmy nie mieli, to byśmy zwariowali chyba. Pawlinkę żartowałem, nie śpię z Aleksą. Po prostu się przyjaźnimy. Czasami tylko. Aleksa, I like you. Okay. I like you too. You see? Yes. Widzisz? Wyjaśnione. Czyli nie będzie zła. No teraz nie wiem. Nie była zła, proszę. Możesz sobie teraz pozdrowić na antenie. Nie, nie będę nikogo pozdrawiał. Zawstydziłem się. Tylko Aleksa. No cóż, stało się, dojechaliśmy wspólnie do końca kolejnego zgrupowania. Mnie było widać sporo, ale są osoby, które miały ogromny wkład w powstanie tego vloga i w relacjonowanie tego, co się tutaj działo, a nie było ich tak dużo widać. Po mojej lewej stronie Bartek Zasławski, człowiek z biura prasowego, człowiek, który spinał wiele organizacyjnych tematów. Z tyłu Mateusz Kostrzewa, zdjęcia, cała prawa fotograficzna, top, jak zwykle, Przemek Gołaszewski, nasze social media, głos w świecie internetu. No i Tomek Sejbuk, pomysłodawca tego vloga, który genialnie go zmontował, nadawał dynamikę tym materiałom, zrobił tak, że te materiały były naprawdę, no mi się wydaje, naprawdę, naprawdę, bardzo, bardzo jakościowe. Cała ekipa z Warszawy, teraz postaram się nie pominąć wszystkich mimo późnej pory, Marek, Tomek, Iza, Paweł, Klaudia, Wojtek, Mateusz i pan Janusz oczywiście, ode mnie też jedna osoba, której bardzo chciał podziękować, na pewno będzie wiedziała, o kogo chodzi. No i cóż, słuchajcie, kończymy to zgrupowanie po raz ostatni od nas z Jebel Ali Beach Hotel. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!